Uwaga, uwaga. Bardzo interesujące świadectwo skandali literackich i kołtuństwa II RP. Prezentujemy, piszemy listy z 1937 roku Emila Zagadłowicza. I to z dedykacją autora. Była to próba obrony podjęta przez samego autora przed nagonką, która rozpętała się po publikacji jego powieści z 1935 roku zatytułowanej Zmory. Zagadłowicz okazał się więc w dwudziestoleciu międzywojennym jednym z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych pisarzy. Zarzucano mu, że w swoich dziełach promuje m.in. antyklerykalizm i pornografię. Bardzo frapujące świadectwo życia literackiego w II RP. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl.